Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelny, Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami się ze mną wstydu. Jest Pan Łukasz Molenda, sekretarz radomski Struktur Partii Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu i od razu państwa przepraszam za, za mój głos, ale tak mi dopadło podle i walczę no z niest... infekcją. No niestety, taki okres wirusowy, infekcyjny. Ja również wczoraj e, miałem problem. Na szczęście dzisiaj już jest troszeczkę lepiej. Panie sekretarzu, czy dzisiaj Mikołajki? Moje pytanie na początek jest tak, takie czy już święty Mikołaj pana odwiedził tak, dzisiaj? Nie odwiedził święty Mikołaj. Yy, też pomagałem świętemu Mikołajowi. Czyli były, czyli były więc, prezenty, a nie rózgo? Tak, byłem grzeczny w tym roku. No to dobrze, to cieszymy się. To cieszy... <noise> Miał pan redaktor wątpliwości, że no, no, może być Ruzga? Nie no, skądże, bo dałem zapytać. lepiej zawsze <noise> pana się. jak to wyglądało? No u mnie jeszcze Mikołaj nie przyszedł, ale no, dzień jest długi, także szkodarku, liczę szkodarku. na to, że jednak znajdzie do mnie odpowiednią yy, drogę. Jeżeli mówimy o Mikołajkach, yy, nie otrzymałem prezentu, ale trafiły do mnie inne dane, między innymi dane, które są chyba dla was pozytywne, jako dla Partii Polska 2050, mowa o yy, sondażach w naszym mieście. Bez pośrednio właśnie tutaj e, w Radomiu. I jesteście na trzecim miejscu liderem prawo i sprawiedliwość, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska Polska, 2050 blisko 19%, e, no, czyli dwa razy mniej niż liderujące prawo i sprawiedliwość. No, to są chyba obiecujące wyniki. Dwa razy mniej niż liderujące prawo i sprawiedliwość, ale tylko. Zdaje się 5% mniej niż druga Platforma Waterska. Biorąc pod uwagę to, że Platforma Waterska ma w tej chwili prezydenta, całe kolegium prezydenckie, no to chyba nie niezły wynik. Bardzo nas cieszy. Jest to chyba powód do tego, żeby z jednej strony może już nie otwierać szampany, ale pokazuje to, że no w Radomiu jest potrzeba y, takiego ugrupowania jak Polska 2020. No nie tylko w Radomiu, ale w całym kraju jest potrzeba y, przerwania tego duopolu y, Platforma PiS. Y, to, co wczoraj mówiłam na kwiecień y, na ten temat, że dobrze, no fajnie, jak, się, jak są jeszcze jakieś partie i na opozycji i, i w okolicach PiS-u, ale tak naprawdę liczy się Platforma i PiS i tak, ma, tak było, tak jest i tak będzie. Otóż, pani posła, ja przypominam, że w 2005 roku zaczęła, zaczęła się ta wojna polsko-polska, która jest tak naprawdę na rękę jednemu i drugiemu ugrupowaniu, bo polaryzuje scenę polityczną. A wcześniej PiS to było ugrupowanie, które miało 10-11% poparcia. Platforma też oscylowała niewiele więcej. W związku z powyższym, tak to jest w partiach politycznych, że partie polityczne się rodzą, zdobywają władzę, zdobywają poparcia, później się kończą. No I mam nadzieję, że to ten czas taki, takiej wojny polsko-polskiej też już nadchodzi e, zmierza ku końcowi. Będziemy mieli okazję e, zobaczyć nową jakość e, polskiej sceny politycznej. Nowa wypowiedź pani poseł, o której pan właśnie wspomniał, którą pan przytoczył, no wywołała sporo komentarzy. Również takich, że no ta pewność siebie może być stradliwa w pewnym momencie. No pan również tak przy uważa. Przysłowie mówi, że pycha kroczy przed upadkiem, więc być może jest to, e, jest to ten kierunek. E, ja oczywiście Oczywiście nie życzę źle platformie Obywatelskiej, bo uważam, że najgorszą rzeczą, która mogłaby spotkać Radom akurat, to jest to, że, że Prawo i Sprawiedliwość przejęłoby tutaj władzę. Przypomnijmy, że i tak ma większość w Radzie Miejskiej. Niemniej jednak też nie może być tak, jak jest do tej pory. Czyli tak, jak to, to wygląda po stronie Platformy, to też jest nie do przyjęcia. A jak pan ocenia ruch Marka Materka, który, można powiedzieć, w regionie radomskim no powoli się rodzi, no bo chociażby wczoraj ja poseł Anna Kwiecień Moje pytania odpowiedziała, a kim jest Marek Materek? Pan Marka Materka zna. Znam Marka Materka. Miałem okazję się z nim spotkać no, parokrotnie osobiście. Bardzo miły, sympatyczny młody człowiek, ambitny, z energią. Niemniej, ma szansę, pana zdaniem, tutaj zamieszać na scenie lokalnej czy ogólnopolskiej? Na lokalnej być może tak. Nie wiem, czy w Radomiu. W Radomiu wątpię, bo, bo jednak jest mniej znany niż lokalni politycy. Niemniej jednak w województwie się to wszystkim jak najbardziej. Tam jest bardzo rozpoznawalny. Natomiast w jeśli chodzi o całą, cały kraj, to e, wybaczy pan, ale jednak e, nie stawiałbym na, na tego konia z uwagi na to, że to już jest bardzo późno. Mamy niespełna rok do wyborów, e, a Marek Materek nie ma za sobą parlamentarzystów i tu się zgadzam z posłaną Kwieciem, że to pomaga. Nie ma za sobą e, już zarejestrowanej struktury partyjnej, nie ma za sobą e, struktur, budowanie samostruktur. My wiemy doskonale jak to wygląda. Jesteśmy e, po wyborach e, mazowieckich w tej chwili w e, Prezentację radą wprowadził do e, władz mazowieckich. Czarek Brzymora e... został e, wiceprzewodniczącym mazowieckim. E, to zajmuje dużo czasu. Radą e, się liczy. Krótko e, no, mówiąc. No, liczy się, bo pracujemy. E, I tutaj, jak pan mówił o tym, że otwieramy korki od szampanów, nie, absolutnie nie. To nie jest e, wynik, który nas w pełni satysfakcjonuje. E, to po pierwsze. A po drugie, to nie chodzi o to, żebyśmy mieli lepsze cyferki niż ktoś inny. Tylko chodzi o to, żebyśmy byli w stanie zrealizować e, nasz program. My chcemy takiej e, pracy organicznej, my chcemy takiej pracy e, powolnej, natomiast konsekwentnej, zmieniającej rzeczywiście radą. i to pracy e, w taki sposób dosyć merytoryczny i e, gdzie m, dyskusja i dialog to będzie formuła, e, w której trzeba będzie się dogadywać z innymi ugrupowaniami, e, nie z pałką za plecami e, polityczną, którą będziemy się okładali tylko po to, żeby e, wzbudzić jakieś chore emocje wśród naszych wyborców. Widzi Pan możliwość współpracy na przykład z, z ruchem Marka Materka przy układaniu list? Czy to do samorządu, czy do parlamentu? To w tej chwili wydaje się kompletnie, że chodzi o parlament, to to jest nie moja rola, tylko rola Centrali Ale partiennej. samorządu chociażby. Jeśli chodzi o samorządowe listy, jeżeli okaże się, że ludzie związani z Markiem Materkiem chcieliby na naszych listach się pojawić i nasze programy będą spójne i, i będą gotowi się podpisać pod tym, co my zaproponujemy, no to generalnie jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska polityczne, które są środowiskami, które są proobywatelskie, które są pro praworządno, które są samorządowe, które są demokratyczne, no i tak, które będą chciały wprowadzać Radom w XXI wiek, a nie sprawiać, że będzie tkwił głęboko zakorzeniony w wieku XX. Tak jak wspominałem na początku, dzisiaj Mikołajki w pewien sposób część społeczeństwa jako świętego Mikołaja odebrała premiera Mateusza Morawieckiego po propozycji przekazania polskim piłkarzom 30 milionów złotych. Tam już wywołała się burza w kadrze, bardzo możliwe, że ten czas Michiewicz zapłaci za to posadą, natomiast 30 milionów złotych. Ja uważam, piłkarzy... że za co innego powinien zapłacić posadą. Nie, 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 nie za te 30 milionów, tylko za, za, sam styl. za to, w jaki sposób prowadzi okay, ale, ale czy 30 milionów złotych, bo no, wydaje się, że jest to ogromna, są to ogromne pieniądze, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Tak naprawdę propozycja wydania ich na premię dla piłkarzy, no wydaje się absurdalna. Dla mnie ogromne pieniądze, dla pana ogromne pieniądze i dla większości naszych słuchaczy ogromne pieniądze. Z perspektywy zarobków naszych. Piłkarzy, biorąc pod uwagę całą kadrę, to pewnie nie robi ta kwota na nich jakiegoś wielkiego wrażenia. Niemniej jednak odnoszę wrażenie, że premier Morawiecki zawsze stara się stawiać siebie w roli świętego Mikołaja, to znaczy, na kredyt funduje nam prezenty, za które sami będziemy musieli zapłacić. To chyba nie do końca jest fair w momencie, kiedy mamy taką inflację taką sytuację budżetową. No i też biorąc pod uwagę, że no mamy inne dyscypliny sportowe, gdzie odnosimy zdecydowanie większe sukcesy, chociażby świadków czy jesteśmy mistrzami świata? Tak, i, Dokładnie i, i prezentacja. I dyscyplina takie wsparcie liczyć nie mogą. No i nie zrobi to przede wszystkim wrażenia na naszych piłkarzach, którzy w swoich klubach zarabiają dużo lepiej. To e, wydaje mi się, że w, taka premia dla Roberta Lewandowskiego chociażby to e, nawet nie poczuje. A jak pan ocenia propozycję przekazania dodatkowych 700 milionów złotych dla mediów publicznych, no głównie dla telewizji polskiej? No w sumie ten budżet na media publiczne, tak jak wspomniałem, wynosiłby już 2,7 miliarda złotych. To jest skandal i poseł Andrzej Kosztowniak będzie, którego jako człowieka bardzo lubię, będzie się wstydził tej poprawki i będzie się tą naciągnęła latami za nim. Mówienie, że to jest rodzaj waloryzacji, to jest po prostu śmianie się prosto w oczy tym wszystkim, którym proponuje się 7 czy niespełna 8% podwyżki, czyli służbom mundurowym, nauczycielom. To jest, to jest generalnie taki poziom już odszczepienia od rzeczywistości, że, że to ciężko nawet skomentować. Na tą chorą propagandę, którą funduje telewizja publiczna, nie powinien pójść ani jeden grosz z pieniędzy publicznych. Wczoraj słuchaliśmy z Poseł Anny Kwiecień, że jest to kwestia y, tego, że jeżeli nie będzie tych pieniędzy, nie będzie transmisji Mistrzostw Świata. Jakoś kiedyś y, były transmitowane Mistrzostwa Świata. W zasadzie tylko w jednym roku był taki problem, że jedna z komercyjnych stacji y, no, zakodowała ten sygnał i była awantura. W pozostałych przypadkach, y, al, nawet jeżeli transmitowały y, media komercyjne, to robiły to na swoich otwartych antenach y, albo robiła to telewizja polska bez y, dosypywania tych pieniędzy. A pana zdaniem, telewizja publiczna powinna być bardziej skomercjonalizowana, przepraszam. Mhm. Czy, czy powinna być właśnie powinna utrzymywać się sama? Przede wszystkim powinna być misyjna, jeżeli ma być publiczna. Są dwa modele. Albo telewizja powinna się utrzymywać sama i wtedy fundować nam tą komerchę, albo z drugiej strony powinna mieć misję, nie powinna. A da się pogodzić te dwa elementy? W pewnym stopniu się da na pewno. Takim wzorcem zawsze było BBC, które w tej chwili też jest w pewnym kryzysie. Niemniej jednak nie jest to kryzys finansowy. Jest to kryzys tożsamościowy, bo w ogóle mamy problem z telewizją. Młode pokolenie dzisiaj, telewizja dla nich nie istnieje generalnie, i to jest podstawowy problem problem, że rolę telewizji przejął internet, a nie problemem jest to, że telewizja jest niedofinansowana. Telewizja poza tym powinna bardzo mocno rozliczać się z tych środków. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te gwiazdorskie niektóre pensje dla tych wszystkich no, już teraz mogę spokojnie powiedzieć pseudo dziennikarzy, którzy zamiast pójść do polityki, to postanowili uprawiać ją na antenie. Na biurko prezydenta trafił projekt Ustawy Lex Czarnek 2.0, bo tak, zostało, tak została ta ustawa nazwana po poprawkach. Czy to jest ustawa lepsza niż poprzednia wersja? O, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest mniej więcej pytanie, czy lepiej jest złamać nogę, czy lepiej złamać rękę, albo czy lepiej jest złamać lewą. Prawo prawą Sprawiedliwość mówi, że zdecydowanie lepsze, tego e, pytania. Absolutnie nie jest to lepsza ustawa, jest podobnie skandaliczna jak i poprzednia, wprowadza zamordyzm do szkół, wprowadza centralne zarządzanie szkołami, wprowadza atmosferę lęku. I podejrzewam, że skończy się także atmosferą donosicielstwa, no bo jeżeli będzie dyrektora szkoły mógł w zasadzie mianować, usuwać, kontrolować w niebywały dotąd sposób kurator, kurator, który jest z powołania politycznego, nie ma się co oszukiwać, no to przecież zaraz pojawią się tacy, którzy będą chcieli tę sytuację wykorzystać. To jest powrót do najczarniejszych kart polskiej edukacji. A czy Pana zdaniem prezydent podpisze tą ustawę? Nie wiem, czy podpisze pan prezydent. Ja do niego gorąco apeluję, żeby ją zawetował. Gdybym miał taką możliwość, to spotkać się z nim osobiście, to bym go prosił i zaklinał, żeby ją zawetował, bo to nie jest dobra ustawa. Ona nie załatwia ani jednego problemu, który realnie w szkole występuje, a generuje kolejne. Na koniec temat Radomskiej. W poprzednim tygodniu dużo mówiło się o projektach podwyżek, część z nich weszła w życie, część, część nie. Jak pan się zapatruje chociażby na podniesienie cen w komunikacji, miejski, komunikacji miejskiej czy strefie płatnego parkowania? To tutaj trzeba, bo obie strony sporu politycznego, zarówno Platforma, jak i Prawo i Sprawiedliwość, wypuściły swoje zasłony dymne. Faktem niewątpliwym jest to, że długo tych podwyżek nie było, i biorąc pod uwagę to, że wszystko zdrożało, zdrożał także koszt utrzymania tych, chociażby benzyna, chociażby płace, więc w związku z powyższym musi to drożej kosztować. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, co się dzieje, jeżeli są takie podwyżki zrobione? Jeżeli ja słyszę, że brakuje nam 30 milionów. Do tych 40, które już brakuje, do tych 200, które już wydaliśmy e, przy budowie Radomskiego Centrum Sportu i porównuję to z budową e, stadionu chociażby w Płocku, tu już nie będę się rozwodził, bo pewnie czas nas goni. E, niemniej jednak, e, to są bardzo podobne inwestycje i to pokazuje, z jaką indolencją mamy do czynienia w Radomiu. E, jeżeli. E, schodzą takie głosy i niektórzy radni wypowiadają się, że skoro nie ma tych podwyżek to nie, ciężko będzie dokończyć stadion. No to ja najpierw zanim e, bo to jest elementarnie nieuczciwe. Ja uważam, że jeżeli oczekujemy, że e, radomski emeryt, e, ręcista, uczeń, e, przedsiębiorca, rodziny, które korzystają z różnych usług miejskich, mają się dorzucić do budżetu miasta, mają wzmocnić ten budżet miasta, to, jest to, to nie po to, żeby e, Ci wszyscy nieudacznicy, którzy, w tej, którzy do tej pory pracowali przy nadzorze tego, tej inwestycji, przy wykonywaniu tej inwestycji, czy nawet przy budowie. Ja nie chcę wskazywać konkretnie, kto to jest, bo, bo nie mam takich kompetencji, ale widać jest, że to nie zadziałało i że nie jest to tylko kwestia Rosa Budu. Jeżeli oni nie zapłacą w żaden sposób, nawet chociażby polityczny, nie zostaną rozliczeni, nie ma żadnych dymisji, zamiast dymisji są wręczane jakieś dyplomiki i robione uśmiech, Zaniechnięte zdjęcia, a później za to wszystko mają zapłacić ludzie ze swoich kieszeni, no to to jest nie fair. Najpierw rozliczmy. Czyli generalnie e, podwyżki nie. Najpierw rozliczmy e, tych ludzi, a dopiero później e, mówmy o podwyżkach. Bo ja, jeżeli te podwyżki mają pójść na chodniki, mają pójść na cokolwiek innego, bardzo fajnie, e, bo e, wówczas mają one jakikolwiek sens. Jeżeli ma to pójść znowu na przejedzenie, żeby panowie byli w, w, dobrej, w dobrym nastroju, to ja, to ja dziękuję. Postoję. Łukasz Modenda, sekretarz szadomskich struktur partii Polska 2050. byłcie moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję państwu. Miłego dnia. Życzę. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.